Witajcie. Dziś odcinek lekko nietypowy, bo będziemy robić domowe, naturalne, prawdziwe piwo. Nasze piwo zrobimy według chyba najbardziej standardowego przepisu, czyli zacieranie, chmielenie, fermentacja burzliwa, fermentacja cicha, butelkowanie i dalsza fermentacja w butelkach. Są różne techniki, ale ta jest, powiedzmy, że niezawodna. Sprzęty potrzebne do wyrobu piwa omawiam tu, a składniki tu. Składniki. Wodę podgrzewamy do 65 stopni Celsjusza, wsypujemy ześrutowany słód, dobrze jest robić to powoli, uważając, aby nie tworzyły się grudki. Jeśli się zrobią, trzeba je rozmieszać, rozbić drewnianą łyżką. Jeśli grudek nie ma, i tak dobrze mieszamy. Po dosypaniu i rozmieszaniu słodu temperatura zacieru powinna spaść do około 62-63 stopni. Przytrzymujemy zacier w tej temperaturze przez 30-35 minut. Aby nie tracił temperatury, przykrywamy pokrywką. Nie ma potrzeby podgrzewania. Ta przerwa służy temu, aby skrobia ze słodu została rozłożona do postaci cukrów fermentujących do alkoholu. Teoretycznie, im dłuższa jest ta przerwa, tym końcowy napój będzie mocniejszy i bardziej wytrawny. Pod koniec tej przerwy można wykonać tak zwaną próbę jodową. Wyławiamy trochę zacieru, starając się, aby był bez łusek. Wylewamy na biały, jasny talerz i odczekujemy chwilę, aby zacier ostygł. Następnie dolewamy kilka kropel testera jodowego. Jeśli zacier barwi się na granatowo, tak jak na tej próbce wyłowionej po 5 minutach gotowania, skrobi w zacierze jest jeszcze sporo. Jeśli nie barwi lub barwi bardzo słabo, znaczy to, że skrobia została rozłożona. Po 30-35 minutach podgrzewamy zacier do temperatury około 71-73 stopni Celsjusza. Do momentu wyłączenia palnika, co kilka minut dobrze jest zamieszać, aby zacier się nie przypalił. Gdy temperatura zostanie osiągnięta, utrzymujemy w niej zacier przez kolejne 30-35 minut. Czyli znów pokrywka i nie ma potrzeby podgrzewania. W czasie tej przerwy skrobia, która jeszcze została w zacierze, zostanie rozłożona na cukry niefermentujące, dzięki którym piwo będzie miało bardziej słodowy smak, a alkohol będzie mniej wyczuwalny. W przypadku wszystkich przerw pamiętajcie o poprawce temperaturowej, mniej więcej 2-3 stopnie. Co gdy druga przerwa dobiegnie końca? W tym momencie część piwowarów poleca podgrzać zacier do temperatury 76-78 stopni i zrobić trzecią, 10-minutową przerwę. W teorii ma ona na celu dezaktywować enzymy oraz sprawić, że zacier straci naklejstości, co ułatwi następny krok, czyli filtrowanie. Spróbowałem metody z trzecią przerwą oraz bez tej przerwy. Nie robiąc przerwy, zmniejszenia klejstości nie zauważyłem, a co do dezaktywacji enzymów, to i tak ma miejsce przy następnym kroku, czyli chmieleniu. Możecie tą przerwę zrobić, na pewno nie zaszkodzi, jednak ja z niej rezygnuję. Również dlatego, żeby nie podgrzewać zacieru do wyższej temperatury tuż przed filtracją, która odbywać się będzie w plastikowych fermentorze i filtratorze. Chcę, aby miały one styczność z płynami o możliwie jak najniższej temperaturze, około 70 stopni jakoś zniosłem. Niejako w zamian wysładzam wodą o temperaturze 72-74 stopnie. Do wysładzania zaraz dojdziemy. Szybkość filtracji zależy w jakimś stopniu od spokojnego przenoszenia zacieru, ale sam filtrator nie jest najszybszy. Filtracja tym sposobem trwa od godziny, półtorej do nawet kilku godzin. Trochę tragedia, trzeba po prostu zarezerwować jeden dzień, w sensie trzeba być w domu, nie trzeba cały czas stać nad piwem. Plus piwo kisi się przez ten czas w swojej ciągle dość wysokiej temperaturze, bo po jakimś czasie jest to około 60-65 stopni, która powoli oczywiście w trakcie filtracji spada, jednak ma to na pewno jakiś wpływ na smak i moc piwa. Jednak z moich doświadczeń wynika, że jest to wpływ wyłącznie dobry. Prawie zawsze tak filtruję i zawsze w tych przypadkach piwo wychodzi wyjątkowo dobre. Póki co ciągle używam takiego właśnie zestawu, jednak myślę nad jakimś nieplastikowym zestawem do filtracji, przy okazji szybszym. Na przykład dopasowane dużych rozmiarów stalowe garnek i durszlak. Teraz czas na filtrowanie. Mówiłem o nim szerzej w poradniku o sprzęcie. Ostrożnie przenoszę zacier, aby dobrze ułożyło się złoże filtracyjne. Dlatego przenoście zacier spokojnie, na przykład lejąc po ściance. Im lepsze złoże filtracyjne, czyli po prostu ułożenie zacieru, tym szybsza filtracja. Po około godzinie, czasem szybciej, zaczyna odsłaniać się młoto. Tu moja rada. Jeśli wasze złoże ułożyło się źle i kropelki skapują bardzo powoli, jest jeden trik, który może pomóc. Wyparzoną długą drewnianą łyżkę lub coś podobnego włóżcie pionowo, spokojnie w młoto, aż dotknie dna filtratora. Lekko poruszcie, tak jakbyście bardzo powoli mieszali, jednak nie nazwałbym tego mieszaniem. Dosłownie krótki i spokojny ruch. Po nim wyjmijcie łyżkę pionowo do góry, już nie mieszając. Tak czy inaczej, prędzej lub później zaczyna odsłaniać się młoto, czyli odfiltrowany słód. Jednak w nim ciągle jest uwięziona część brzeczki i musimy ją po prostu wypłukać. Metody wypłukiwania są różne. W niektórych nawet nie czeka się do odkrycia młota, tylko od razu dodaje się tyle wody, ile chcemy finalnie mieć piwa. Lub dolewa się wody, gdy młoto tylko lekko się odsłoni. Moim zdaniem jednak dobrze, aby młoto odkryło się całkowicie. Wtedy dolewamy wody o temperaturze 72-74 stopnie. Można to zrobić na raz, czyli dolać na przykład 5-10 litrów i poczekać, aż wszystko
zleci lub na kilka razy. Ja zazwyczaj wysładzam na 2 razy. Wodę dolewamy spokojnie, najlepiej po ściance. Ile wysładzamy? Do momentu, aż brzeczki będzie o około 2-3 litry więcej niż chcemy mieć finalnego piwa. Te 2-3 litry nadwyżki wyparują w czasie 60-minutowego chmielenia, które jest następnym krokiem. Przed chmieleniem dobrze jest zmierzyć gęstość brzeczki. Robimy to za pomocą balingometru. Brzeczkę najpierw dobrze mieszamy, wyparzoną łyżką. Nabieramy około 1/3 szklanki i studzimy do około 20-25 stopni. Przelewamy do fiolki balingometru. Nalewamy tyle, aby po zanurzeniu pływaka zostało kilka centymetrów zapasu. Pływak musi się unosić. Tu jak widać wynik wynosi około 12 stopni. Na tym etapie gęstość brzeczki teoretycznie powinna zawierać się w przedziale 7-12 stopni balinga, jednak w praktyce różnie z tym bywa. Miałem piwa, które w tym momencie miały BLG 17, a koniec końców wychodziły bardzo smaczne. Końcowa gęstość zależy od tego, ile wody odparuje w czasie gotowania chmielenia. Chmielenie. Nastawiamy garnek z brzeczką i czekamy, aż zacznie się gotować. Standardowo używa się 2 rodzajów chmielu, aromatycznego i goryczkowego, aby piwo miało pełny zakres smaku i aromatu. Gdy tylko brzeczka zacznie wrzeć, wsypujemy 40 g chmielu goryczkowego. Sypiemy powoli, aby nie prowokować wykipienia brzeczki. Przykrywamy garnek pokrywką, zostawiając małą szczelinę, aby piwo nie wykipiało oraz aby mogły odparować niekorzystne dla jego smaku substancje. Chmielenie trwa 60-65 minut od czasu wsypania chmielu goryczkowego. Po 45 minutach, czyli na 15-20 minut przed końcem chmielenia, dodajemy chmiel aromatyczny, również ilości 40 g. Od tego momentu gotujemy jeszcze wspomniane 15-20 minut. W tym momencie można całość lekko zamieszać. Po zakończeniu chmielenia trzeba chmiel odfiltrować. Używam do tego sitka stalowego, wyłożonego jedną warstwą gazy. Ostrożnie przenoszę brzeczkę i czekam, aż całość się odfiltruje. Dla szybszej pracy oraz lepszego filtrowania co jakiś czas opróżniam sitko. Można też wymienić gazę. Zminimalizuje to możliwość, że coś nam do brzeczki wpadnie, przecieknie. Gdy odfiltrowaliśmy całość, trzeba brzeczkę schłodzić do temperatury 20-23 stopni. Aby uniknąć zanieczyszczenia, nakładamy pokrywkę i wstawiamy garnek do zimnej wody. Może to być beczka z zimną wodą, może być wanna lub co sobie wymyślicie. Trwa to zazwyczaj do kilku godzin. Jeśli chcecie przyspieszyć ten proces, można co jakiś czas wymieniać wodę na zimną lub wspomóc się lodem. Gdy temperatura brzeczki zbliża się do 20-23 stopni, przygotowujemy drożdże. Używam drożdży suchych, więc trzeba je uwodnić. Uwadniamy je w przygotowanej i ostudzonej do temperatury 23-27 stopni wodzie. Tak więc tą wodę dobrze jest przygotować wcześniej, aby spokojnie wystygła i w odpowiednim momencie czekała na nas gotowa. Szklankę i łyżeczkę dobrze jest wyparzyć. Wody powinno być około 150-200 ml. Wsypujemy drożdże, dobrze mieszamy, aby nie było grudek. Odstawiamy na minimum 30 minut, a najlepiej na 1-2 godziny. Po tym czasie i po wystudzeniu brzeczki dodajemy do niej drożdże. Najpierw jednak przelewamy brzeczkę do fermentora lub gąsiora, w którym odbywać się będzie fermentacja. Ostrożnie dolewamy drożdże, po czym można brzeczkę delikatnie wymieszać. Najlepiej jednak zrobić to czymś cienkim, na przykład wyparzonym patyczkiem do szaszłyków. Ma to na celu lekkie, ale nie za mocne napowietrzenie drożdży, dzięki czemu trochę szybciej zaczną swoją pracę. Teraz zamykamy szczelnie fermentor pokrywką, najlepiej wyparzoną, czy też gąsior korkiem, również wyparzonym. Do rurki fermentacyjnej można nalać wody lub jeśli komuś przeszkadza bulgotanie, można użyć wady plus na szczyt rurki nałożyć gazę. Niektórzy nalewają do rurki gliceryny, która mniej bulgocze. Z drugiej strony dzięki bulgotaniu słyszymy, na ile intensywnie nasze piwo pracuje. Jeśli zdecydowaliście się na wodę, pamiętajcie, aby co jakiś czas sprawdzać, czy nie wyparowała lub nie wychlapała się przy intensywniejszym bulgotaniu. Najbardziej optymalnym czasem tej tak zwanej burzliwej fermentacji jest około 7-12 dni. Chociaż zdarzyło mi się raz, że trwała ona lekko ponad 3 tygodnie i piwo było bardzo dobre. Główną oznaką zakończenia fermentacji jest to, że piwo przestało bulgotać lub bulgocze już bardzo rzadko i słabo. Piana, dość spora, powinna się pojawić w ciągu 24 godzin od zamknięcia fermentora. Czasem nawet po kilku godzinach. Dodam, że to taki standard i teoria, a w praktyce bywa różnie. Na przykład piana pojawia się w ciągu doby i opada po 3 dniach, a piwo dalej pracuje jak szalone. Dlatego nawet po opadnięciu piany zostawiam na burzliwej fermentacji jeszcze przez co najmniej kilka dni, aż piwo wybrzmi i uspokoi się. Fermentor odstawiamy w spokojne miejsce, nie nasłonecznione, ale ciepłe, o temperaturze w przedziale 18-25 stopni. Im wyżej w tym przedziale, tym lepiej. Od teraz macie wspomniane wcześniej 7-12 dni wolnego, w wyjątkowych przypadkach nawet dłużej. Ciąg dalszy i zakończenie w kolejnym odcinku, który na kanale pojawi się niebawem. Powodzenia i do usłyszenia.